Siemka tu witam was w kolejnym odcinku Strouwa Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym co robić w sobotę Odcinek raczej będzie krótki, bo tutaj nie ma dużo co do mówienia Mianowicie Jest sobota Więc jest to exp day Czyli po prostu Robimy sobie 30 levely, Jak nam się uda, jak najwięcej, prawda? Zacznijmy od tego Co daje nam busty do expa Jeśli mamy patrona To daje nam 50% expa więcej jeśli chcecie sobie sprawdzić, jaki macie aktualny boost, to tutaj macie 100%, 100 punktów to jest po prostu normalnie 100%, zawsze macie 100%. Dzisiaj jest sobota, więc dostajemy plus 50, ale jakbym miał patrona, to już bym z samego tego patrona miał 150. Dodatkowo, przez to, że jest sobota, to bym dostał nie 50, tylko 100, to już bym miał 250, prawda? Jeszcze, jeśli by ewentualnie był. Exp tydzień, tutaj będzie napisane, że jest tydzień Expa. To byśmy mieli wtedy 350. Wtedy niezależnie, czy macie patrona, czy je plus 100% Expa jest przez cały tydzień. No dobra, no to mamy wtedy 350%. I może by jeszcze sobie zażyć takiej potjonki. Eee, tutaj macie Double Experience Potion. Eee, ta potionka jest zwykle w jakichś eventach. E, za frewka jest za rozrobienie jakiś Pis i, tak, i tak dalej i tak dalej. Nazbierało mi się tutaj już 14 tego, więc to nie jest takie aż ciężkie do zdobycia, ale też szybko schodzi. E, mianowicie użyjecie jej i przez godzinę macie Double expa. Przez godzinę, tylko godzinę. Więc w tym czasie staracie się jak najwięcej grać, prawda? E, można mieć aż 7 razy expa, prawda? 7 razy, jak te wszystkie bonusy zbierzecie. No ale załóżmy, że jesteście normalnymi graczami bez premki, jest sobota. No i mamy 150, prawda? Jak użyjecie podki będzie razy 3, prawda? Jeśli macie premkę, no to będzie raz 5. No więc... Więc są tutaj takie dla was opcje. No i co teraz? Gdzie tego expa zdobywać, prawda? No tu najpopularniejszą rzeczą jest farma 10k, prawda? Wchodzi się na chat outpost, join outpost, już wam pokazywałem to jakiś czas temu, chyba nawet w czwartek, i tutaj ludzie po prostu szukają outpostów, na przykład farmy 10k, czyli 10 kili. Jest taki outpost, po prostu zapraszają was tam, jest ten mobek, ten NPC, który wam daje tę misję do zabijania 10 mobów, i jest jakaś farma, po prostu one się tam respią, oni zabijają, i cały czas te misje wam wpadaje, po prostu bierzecie. Jedyna przeszkoda jaką trzeba mieć, trzeba mieć jakąś klasę, jakąkolwiek, która ma 10 tysięcy power ranku, żeby wbić do takiej farmy, jeśli to jest na uber 9, prawda? I wtedy możecie zbić na jakąkolwiek inną klasę chcecie, może być nawet 2 power ranku, może być nawet 1, whatever. Nie da się tak raczej, ale... <ścoughs> ale możecie mieć ile chcecie tego power ranku. I tą drugą klasą możecie sobie tam expić, nie musicie mieć tego 10 tysięcy, to już jest nieważne. No chyba, że to zmienią. No, więc to jest bardzo proste. Oczywiście wszystkie inne outposty i tak dalej. Outposty to jest yy, najszybszy sposób na zdobycie expa, więc jak macie to yy, podjątkę, to lepiej właśnie zacząć od outpostów. W sensie, jak najszybciej zrobić te 20 misji outpostowych. Możecie je zrobić właśnie na tych outpostach, pokazywałem je wam yy, jak nagrywaliśmy czwartek. Tam robiliśmy sobie jeden outpost. Tamte outposty mogą być też. outposty, yy, Pokazywałem wam też na tych światach. Jood na wejściu są te dwa ziomki, prawda? Co mają te misje? Te też są outposty, ale je ja się dużo wolniej zrobi niż tamte właśnie jak na farmie 10 kili czyli jak z plazmium outpostu, prawda? I tam wtedy możecie te szybko o 20 misji zrobić i macie wtedy dużo expa. Nie będę tego pokazywał jeszcze raz, bo już to pokazywaliśmy w czwartek. Dobra, więc tam jest taki najszybszy exp, czyli po prostu dużo exp w krótkim czasie, ale można tylko 20 dziennie, prawda? Taki długotrwały, dobry exp jest po prostu na bomberze, czyli klikacie po prostu Ctrl B i wchodzicie do bombera. No i po prostu tam rzucacie się bombami, prawda? Kto przeżyje, ten przeżyje. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu wykosić wszystkich, zostać samemu. Im więcej debate zadacie. Im, więcej, Im wyżej wyjdziecie w tabeli, tym więcej expa dostaniecie za taki bomber i to jest myślę, że najlepszy, najlepszy sposób na expienie, takie długotrwałe, prawda? Co dalej można robić? Bo tutaj coiny się po prostu zdobywa. Jeśli wam nie zależy, jeśli wam się tutaj nudzi, możecie sobie też skoczyć tutaj do geoda, do, do huba i tam macie trzech ziołków z misjami. Które te misje też można 20 dziennie zrobić? Tutaj macie jednego, prawda? Tutaj macie drugiego i po drugiej stronie, przy inkubatorze z jajkami, macie trzeciego. I co te ziomki robią? Dają nam misję, dają mi na misję jakiś tutaj Care for Cave Critters. Wchodzimy potem sobie do dowolnego portalu i tam są te surowce i są jakieś y, roślinki y, Właśnie jeden ma na surowce, jeden ma na roślinki, a trzeci ma na te y, to na przykład nakarmić tą y, kurczaczkiem, czy przykryć kocykiem te krajtersy y, y, I te misje dają wam y, te skrzyneczki, prawda? Y, Geodowe, ale też dają wam expa i dają wam adventuring y, Możecie sobie w przerwie zrobić, tam całkiem znośny exp za to jest, ale też tylko 20 dziennie, prawda? No i oczywiście ostatni. To jest po prostu zwykłe farbienie. E, idziecie sobie na jakiś świat. No o, o, oczywiście jeszcze można e, pofarbić w Shadow Tower'ce, prawda? Znaleźć sobie jakiś stage, e, który na każdym poziomie ma po prostu zero mini Po prostu od razu jest e, ten e, od razu jest e, ten trzygwiazdkowy dungeon czyścicie, wchodzicie do następnego, czyścicie, wchodzicie do następnego i po prostu możecie sobie wejść na chat tutaj napisać joinst slash joinst i tutaj pisać, że szukacie farmy expa po prostu i ludzie tutaj też farmią expa na przykład na wrotach hard jest tam 7 osób na przykład, 8 i po prostu wszyscy są w średniego poziomu, ale jest ich tyle, że dość szybko czyszczą tą shadow towerkę, prawda i dość szybko dostajecie tego expa a jeśli chcecie przy okazji jeszcze na przykład gemy pozarabiać, no to po prostu idziecie sobie na zwykły świat i czyścicie sobie no po prostu gdzie tam wam, yy, gdzie macie dostęp, prawda? Na tych światach z gemami, yy, idziecie sobie i po prostu czyścicie jak najszybciej dungeony. Możecie jeszcze, jest jedna opcja, zdobywać expa dla klubów. Jak widzicie tutaj jest napisane, że więcej expa yy, dla klubów po prostu leci. Oczywiście jest tam ograniczenie dzienne, prawda, ale jest też ranking, który możemy sobie bardzo łatwo właśnie w ten jeden dzień, dzień zrobić, jest po prostu zdobywanie expa dla klubów, Gdzie to było, chyba to, chyba to jest to, tak, to jest to, obojętnie dla jakiego klubu zdobywacie expa i zobaczcie tutaj, jak robicie te klubowe misyjki, to możecie bardzo łatwo zdobyć właśnie ten ranking 1000+, Możecie sobie właśnie zdobyć golny chaos chesta raz w tygodniu I tak naprawdę wystarczy w sobotę na chwilę świętej zrobić parę misji i już to macie, bo w sobotę jest właśnie więcej tego expa Możecie to też zrobić tak, że po prostu codziennie jak macie premkę Brać sobie te skrzynki, te chaos czesty, które macie do odebrania 4 Brać sobie misje na jeden chaos chest i na dwa chaos czesty i macie dwie misje dziennie zrobione I to spokojnie wystarcza, żeby tutaj zdobyć tego golny chaos chesta No dobra to chyba by było tyle w tym odcinku. Czyli po prostu zrozumieliście, że exp, eksp, exp, eksp, eksp i tyle. To jest sobota. No a dla mnie to już jest bezużyteczny dzień, bo już wszystkie mam na 30. A tymi klubowymi, to właśnie to sobie z patrona zwykle robię. Więc sobota jest po prostu od pewnego momentu bezużyteczna. No nic, to tyle. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.